I na czym to polegało? To nie polegało, jak powiadam, na gaszeniu pożaru żadnym. Broń Boże. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Chodziło o to, żeby pójść na strych i pójść do piwnicy, czyli do tych miejsc, gdzie są rupiecie, które mogą być zarzewiem ognia, zrobić porządek. Po prostu. Mieliśmy zresztą w studio taki strych zbudowany też, do którego właziłem tam, prawda, w tę część tego klubu pancernych prowadziłem. No, dzieciaki znajdowały na strychu rzeczy zupełnie niezwykłe. Pamiątki rodzinne, o których nikt nie pamiętał już i tak dalej. A jednocześnie był zrobiony porządek.